Witam, do zaoferowania mam przyczepę firmy Abbey Domino. Jak widzimy na filmiku, przyczepa wyposażona jest w przednie łóżko rozkładane, boczne z nadstawką dla dziecka, kuchnią i toaletą, do której przejdziemy za chwilę. A jak możemy spojrzeć w kuchni, palniczki gazowe wszystkie się palą. Poniżej mamy grill, również jaki piekarnik. Rozłączymy. Obok jest lodówka, która jest teraz załączona na gazie. Wyłączę tylko lampę, będzie lepiej widać. O, jak widać, płomień jest. Pokażę może tylko, jak zapalamy. Mniej więcej trójka. Przekręcam to pokrętło, wciskamy i razem naciskamy iskrownik. Lewą gałkę i iskrownik i załącza nam gaz. Tutaj mamy na 230 i przy podłączeniu drugiej wtyczki do auta na podtrzymanie podczas jazdy. Obok mamy piecyk gazowo-elektryczny. O, jak widać, pali się. Wciskamy to pokrętło w tej pozycji i skrownik i również nam załącza. Ten piecyk również jest na 230 po włączeniu tego przycisku. Tutaj mamy nadmuch na jakbyśmy używali gaz. Jeden, drugi, sam nadmuch, czyli wentylacja. I elektryczne. Jedna strefa i druga strefa. I wtedy nam chodzi na prąd. Tutaj mamy zlew. Woda ciepła. Woda zimna. Po drugiej stronie jest boiler ciepłej wody, czyli truma. Elektryczna włączamy tylko tutaj i gazowa załączamy tu i automatycznie nam zapala gaz. Tutaj rozłączamy. Przełącznik karwan, zasilania, pompa i przejdziemy do toalety, w której mamy woda ciepła, woda zimna. I także pod prysznicem. Pokażę tutaj. O. Jak widzimy, działa. Nie chcę chlapać tutaj specjalnie wodą. I również działa. Kibelek ze spłuczką manualną. Oświetlenie również działa. Przyczepa ładna, zadbana. I zachęcam do zakupu. Dziękuję.